Witam wszystkich serdecznie w grudniowym, już trzecim motovlogu w grudniu. Właśnie łowiliśmy karpie na dzisiejszą wigilię, bo dziś mamy 24 grudzień. Za świateł nie włączył. Znaczy karpę już mamy, w kufrze są karpie. I teraz taka mała traska. Mała traska i wracamy do domciu. No. Także jest bardzo prawdopodobne, że po prostu... No, my tędy chyba nie dojedziemy na Halemba. Nie, to musimy wracać. Po prostu przed nowym rokiem... Przed nowym rokiem pewnie nie będzie live'a. Także życzenia noworoczne dla was będą w tym motovlogu. A to może od razu przejdę do życzeń. Życzenia dla widzów na rok 2015, na sezon 2015. No w szczególności kierowane do motocyklistów, nie? Do tych, którzy już mają swoje motocykle, motorowery, skutery i inne wynalazki. Mogę wam życzyć tak, co najważniejsze, tyle samo powrotów, co i wyjazdów w roku 2015. Życzę wam, żeby po prostu sezon był bezpieczny, bez gleb, bez żadnych tragedii, no żeby był dobrze spędzony, żebyście go dobrze spędzili. Życzę wam, żebyście sobie kupili maszyny, o których marzycie. Żeby się wam spełniły te wasze motocyklowe cele na rok 2015. Takie cele, jak ktoś na przykład sobie założył, że pojedzie na przykład do Rumunii, czy zaliczy Transalpinę, czy trasę, no te trasy, nie? Alpejskie, czy tam ktoś jedzie do Chorwacji, to ma takie plany, żeby wam się te plany powiodły, żebyście zaliczyli naprawdę niezapomniane wycieczki na motocyklach. Sobie też tego wszystkiego życzę, żeby ten sezon był bezpieczny, przyszły sezon. Życzę sobie, nie ma tak sobie życzyć, nie? Życzę sobie, żeby miał już lepszy motocykl, taki jaki sobie wymarzyłem, taki jaki mam w planach kupić. I żeby sezon przejechać bezpiecznie. Żeby po prostu był bezpieczny. To jest priorytet, nie? Jeździcie tak, żeby nas było coraz więcej. No i tak nas jest zawsze coraz więcej, nie? Ale myślcie za innych, nie? Nie tylko za siebie, musicie myśleć za innych, żeby było bezpiecznie. Dobra. Trzeba wyjść z tego smutnego tematu wypadków, nie? Mam nadzieję, że świąteczne potrawy wam smakowały, że karpik smakował, bo ten motovlog już oglądacie po Wigilii. A, no jeszcze trzeba wam życzyć dobrze spędzonego Sylwestra, nie? Dobrej zabawy.
Sylwestra. Nie można o tym zapomnieć, żeby po prostu tą noc spędzić dobrze. Miałem takie plany, żeby Sylwestra jeździć na motocyklu, nie? Bo kto wie, może pogoda by pozwoliła tak samo jak i dzisiaj. I pooglądać, jak wszyscy strzelają tymi fajerwerkami z pokładu motocykla, no ale jednak wygrali znajomi i się wybieram do Bielska Białej. Także to jest prawdopodobnie ostatni motovlog w roku 2014. Teraz nie będzie live'a w niedzielę prawdopodobnie, bo prawdopodobnie wyjeżdżam na weekend. Także a tam, gdzie wyjeżdżam, mogę nie mieć zasięgu z internetu, także możliwe, że nie będzie. Co mogę jeszcze powiedzieć? No nic, no to jest taki motovlog bez tematu. Mieliśmy dzisiaj w trójkę jeździć. Ja na XJ-cie, brat na Jawie, kolega na Intruderze, ale ostatecznie braciszek zrezygnował z dzisiejszej jazdy. Ale wczoraj byliśmy pod wieczór przepalać motory, wszyscy przepalaliśmy we trójkę. Szaleństwo normalnie, szaleństwo było. Jawa od Kopniaka jak zwykle nie ma zmiłuj. A wiem, co podgrzewane manetki włączyć, dopiero teraz włączam. Także nie będę zamulać w tym motovlogu. Po prostu to by było na tyle w tym roku prawdopodobnie. Oczywiście jak będzie pogoda w styczniu i w lutym, no to też będą motovlogi. Także tyle z mojej strony, bawcie się dobrze z Sylwestra i tak jak mówię, tak jak wam życzyłem, żeby to się wszystko spełniło, nie, w 2015 roku, te wasze wszystkie cele i moje też, nie. Tyle z mojej strony, na razie, pozdrawiam wszystkich, cześć.